Witam Państwa bardzo serdecznie na kolejnym spotkaniu w ramach cyklu Przybij Piątkę Nauce, organizowanym przez Wyższą Szkołę Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Ja się nazywam Tomasz Bujak, jestem pracownikiem Centrum Wdrożeniowo-Usługowego oraz Katedry Technologii Produktów Kosmetycznych i Farmaceutycznych Kolegium Medycznego w SIS. I zapraszam Państwa na krótki wykład, który zatytułowałem Czy kosmetyki działają? Generalnie postaram się Państwu dzisiaj przybliżyć tematykę związaną z badaniami skuteczności działania i bezpieczeństwa produktów kosmetycznych, które każdy producent kosmetyków wykonuje przed umieszczeniem produktu na rynek. Dzisiejszy wykład podzieliłem na takie dwie części. Na początku postaram się przedstawić takie podstawowe informacje związane z aspektami prawnymi dotyczącymi produktów kosmetycznych, ponieważ z nimi bardzo powiązane są właśnie te badania, które wykonują producenci. Natomiast następnie przejdę do omówienia takich najpopularniejszych i najczęściej stosowanych przez producentów badań kosmetyków. Jeśli chodzi o aspekty prawne związane z kosmetykami i z całym prawem kosmetycznym, to tutaj będziemy mieli do czynienia z kilkoma podstawowymi dokumentami prawnymi, które będą dotyczyły produktów kosmetycznych. Podstawowym dokumentem jest rozporządzenie Unii Europejskiej oznaczone numerem 1223, które zostało ogłoszone w 2009 roku i zaczęło obowiązywać w roku 2013. To rozporządzenie unijne jest to rozporządzenie, które obowiązuje producentów kosmetyków na terenie całej Unii Europejskiej. Prawo kosmetyczne na terenie całej Unii Europejskiej jest takie samo. I w tym podstawowym dokumencie dotyczącym produktów kosmetycznych mamy wszelkiego rodzaju wytyczne, które każdy producent musi spełnić, aby legalnie i zgodnie z prawem wprowadzić produkt na rynek. W tym rozporządzeniu znajdziemy podstawowe informacje, podstawowe obowiązki producenta, osoby odpowiedzialnej, która wprowadza produkty na rynek. Ale poza takimi wymaganiami prawnymi dla producentów, rozporządzenie to jest także wzbogacone o różnego rodzaju załączniki, w których znajdziemy na przykład listę substancji, które są zakazane do stosowania w kosmetykach, czy listę takich substancji, które możemy zastosować w produkcie kosmetycznym, ale z pewnymi ograniczeniami. Drugim dokumentem, który obowiązuje już na terenie Polski, jest ustawa o kosmetykach z 2018 roku. Ta ustawa jest rozszerzeniem rozporządzenia unijnego i ustawa ta została wprowadzona, jak już wspomniałem, w roku 2018 i ona rozszerza rozporządzenie 1223 w taki sposób, że wprowadza tutaj dodatkowe informacje na przykład na temat kar, które mogą zostać narzucone na producentów kosmetyków, jeżeli wytwarzają swoje produkty niezgodnie z założeniami rozporządzenia 1223. W ustawie o kosmetykach z 2018 roku Inspekcja Sanitarna oraz Inspekcja Handlowa zostały wyznaczone jako organy, które mają uprawnienia do kontroli producentów i zakładów produkujących kosmetyki. Oraz ustawa ta dodatkowo rozszerza rozporządzenie 1223 o obowiązek dla producentów produktów kosmetycznych rejestracji zakładów w specjalnym systemie, który zbiera wszystkie zakłady zajmujące się produkcją kosmetyków na terenie Polski. Jeśli chodzi o prawo kosmetyczne, to tutaj do niektóre produkty będzie obowiązywało także rozporządzenie REACH i rozporządzenie CLP. Będą to przede wszystkim produkty palne, które na producentów takich produktów narzucają obowiązek odpowiedniego oznakowania, opakowania i etykiety takiego produktu. Rozporządzenie 1223 zostało w 2013 roku dodatkowo uzupełnione o rozporządzenie oznaczone numerem 655. Jest to rozporządzenie, które mówi o oświadczeniach o produktach kosmetycznych i narzuca na producentów kosmetyków obowiązek udokumentowania oraz wykonania odpowiednich badań, które mają na celu potwierdzenie deklarowanego działania produktu kosmetycznego. Z tym rozporządzeniem 655 związany jest także dokument techniczny o oświadczeniach o produktach kosmetycznych, które mówi między innymi o tym, że producenci nie mogą na opakowaniach produktów kosmetycznych umieszczać niektórych informacji, które miałyby w pewien sposób marginalizować niektóre składniki, które są ogólnie uznane za bezpieczne do stosowania w produktach kosmetycznych, czyli takich oświadczeń nie zawiera SLES-u, nie zawiera parabenów czy nie zawiera
parafiny. Zgodnie z tym dokumentem technicznym takich oświadczeń na opakowaniach kosmetyków nie powinniśmy znajdować. Jeśli chodzi o prawo kosmetyczne, to tutaj też zaliczą się nam do tego normy ISO, ponieważ rozporządzenie 1223 mówi, że jeżeli jakaś metodyka badawcza związana z badaniem produktów kosmetycznych została znormalizowana, to powinniśmy tej metodyki używać do wykonania takich badań. I tutaj takie najważniejsze normy ISO to są normy związane z badaniami mikrobiologicznymi, czy norma związana z zasadami GMP, czyli z zasadami dobrych praktyk produkcji podczas wytwarzania kosmetyków, czy norma ISO 16128, która dotyczy kosmetyków naturalnych i wyliczania zawartości składników pochodzenia naturalnego czy składników naturalnych w produktach kosmetycznych. Jeśli chodzi o definicję produktu kosmetycznego, to definicja ta została zawarta właśnie w rozporządzeniu 1223 i jako produkt kosmetyczny uważa się każdą substancję lub mieszaninę, która przeznaczona jest do kontaktu z zewnętrznymi częściami ciała człowieka oraz z błonami śluzowymi jamy ustnej i zewnętrznymi narządami płciowymi, której głównym lub wyłącznym celem jest utrzymywanie w czystości, perfumowanie, zmiana wyglądu, ochrona, utrzymywanie dobrej kondycji czy korygowanie zapachu ciała. Tutaj z tej definicji jasno wynika nam pewien podział produktów kosmetycznych, bo z definicji tej możemy wydzielić pewne grupy produktów, jak na przykład kosmetyki myjące, czyli te, które będą odpowiedzialne za utrzymywanie naszej skóry w czystości, włosów w czystości, czy kosmetyki, które będą miały za zadanie funkcję ochronną, na przykład kosmetyki przeznaczone do ochrony przed promieniowaniem ultrafioletowym, czy kosmetyki do zmiany wyglądu, czyli wszelkiego rodzaju kosmetyki kolorowe, czy kosmetyki do stylizacji włosów. Tutaj w tej definicji bardzo ważne jest to oznaczenie, że produkt kosmetyczny może być substancją lub mieszaniną. Większość produktów kosmetycznych, większość kosmetyków to przede wszystkim mieszaniny, w których znajdziemy od kilkudziesięciu do nawet kilkuset różnych substancji chemicznych. Natomiast produktem kosmetycznym może też być pojedyncza substancja czy prosty taki układ dwuskładnikowy, prosty roztwór jakiejś jednej substancji. Kosmetykiem nie musi być właśnie ta mieszanina złożona z kilkudziesięciu substancji, jednak kosmetykiem może być też jedna substancja. To, czy zaliczymy tą substancję jako produkt kosmetyczny czy inny wyrób, będzie uwarunkowane tym, jak zaprezentujemy ten produkt. I teraz takie dwa przykłady. Pierwszy przykład to mała butelka z olejem arganowym, która w zależności od tego, jak zaprezentujemy ten produkt, co umieścimy na etykiecie tego produktu i jak będziemy go prezentować w przekazie na przykład marketingowym, będzie warunkowało nam to, czy będzie ten produkt zaliczany jako produkt kosmetyczny, czy jako wyrób chemiczny. I teraz jeżeli my na opakowaniu takiego produktu napiszemy, żeby stosować go bezpośrednio na skórę w celu wywołania określonego działania, czyli na przykład ochrony, pielęgnacji, działania przeciwzmarszczkowego, to wówczas taki produkt, taka buteleczka z olejem arganowym będzie klasyfikowana jako produkt kosmetyczny i będzie ona wówczas podlegała pod rozporządzenie 1223. Natomiast jeżeli my taką butelkę z olejem arganowym będziemy chcieli umieścić na rynku i zaprezentujemy ją jako produkt, na podstawie którego my możemy zrobić swój własny kosmetyk albo dodać do kosmetyku, do gotowego już produktu kosmetycznego w celu poprawy jego właściwości, to wówczas będzie on klasyfikowany po prostu jako produkt chemiczny, czyli surowiec do wytworzenia produktu kosmetycznego i wówczas taka butelka z olejem arganowym będzie podlegała pod zupełnie inne uwarunkowania prawne i wówczas będzie taki produkt podlegał pod rozporządzenie REACH i rozporządzenie CLP. Kolejny taki produkt to w zasadzie dwa takie produkty, które są tak naprawdę wyrobami o takiej samej recepturze. Jest to żel przeznaczony do rąk, który w składzie zawiera ponad 70% alkoholu etylowego, zawiera glicerynę, karbomer, który nadaje formę żelową oraz wodorotlenek sodu, który sieciuje nam karbomer i umożliwia uzyskanie takiej ostatecznej formy tego produktu. Jeden ten produkt oznaczony jest na opakowaniu jako oczyszczający żel do rąk, natomiast dodatkową jego funkcją wskazaną gdzieś
pobocznie na opakowaniu, na etykiecie tego produktu, jest działanie antybakteryjne. Natomiast drugi produkt jest produktem antybakteryjnym, żelem do rąk, o dodatkowym działaniu nawilżającym. I teraz w zależności od tego właśnie, jak my zaprezentujemy ten produkt, to tak naprawdę produkt o takiej samej recepturze może funkcjonować zarówno jako produkt kosmetyczny, kiedy jego główną funkcją będzie funkcja oczyszczająca, czyli ta funkcja, która będzie wynikała z definicji produktu kosmetycznego. Natomiast jeżeli my zaprezentujemy ten produkt z główną funkcją produktu antybakteryjnego, wówczas produkt taki będzie zaliczony do produktów biobójczych i będzie już też podlegał pod zupełnie inne uwarunkowania prawne, pod zupełnie inne wymogi prawne. Dla dwóch takich produktów, pomimo tego, że będą one charakteryzowały się taką samą recepturą, będziemy musieli wykonać zupełnie inne badania i w inny sposób ten produkt zarejestrować. Także to, czy dany produkt będzie zaliczany do produktów kosmetycznych, będzie zależało przede wszystkim od tego, jak ten produkt zaprezentujemy właśnie na etykiecie tego produktu. Teraz krótko chciałbym przedstawić, jak wygląda proces wdrażania produktu kosmetycznego na rynek. Czyli taki proces, jakie kroki każdy producent musi wykonać, żeby przejść od receptury, od opracowania receptury takiego produktu do jego udostępnienia na rynek. Jeżeli mamy opracowaną recepturę produktu, który ma funkcjonować na rynku jako produkt kosmetyczny, to w kolejnym etapie każdy producent musi wykonać szereg badań dla takiego produktu. I teraz o tych badaniach ja powiem szerzej w dalszej części tego wykładu. Natomiast część z tych badań to badania, które będą na producenta narzucone odgórnie i będą obowiązkowe dla każdego producenta kosmetyku. Część badań będzie badaniami dobrowolnymi i o tym też dokładniej i szerzej powiem jeszcze za chwilę. Natomiast jeżeli mamy opracowaną recepturę produktu, wykonamy dla niego niezbędne badania, w kolejnym etapie musimy opracować sobie technologię wytwarzania tego produktu. Tutaj w zależności od naszych możliwości sprzętowych, od tego, czym dysponujemy, jakimi mieszalnikami dysponujemy, zazwyczaj ten proces opracowywania receptury, opracowywania technologii wytwarzania danego produktu jest takim procesem skalowania wytwarzania. Przechodzimy od takiego wytworzenia produktu w zlewce, w laboratorium, przez kolejne skale, które sobie stopniowo zwiększamy. Kiedy mamy już opracowaną technologię dla wytwarzania naszego kosmetyku, następny etap to jest produkcja tego kosmetyku, już taka produkcja seryjna. Następnie produkt taki musimy poddać kontroli jakości, żeby sprawdzić, czy spełnia on określone i założone przez nas z góry wymagania jakościowe. Produkt taki oczywiście musimy poddać konfekcjonowaniu, czyli musimy go umieścić w odpowiednich opakowaniach. Przed wdrożeniem na rynek produkt taki musimy zarejestrować w takim specjalnym systemie obowiązującym na terenie Unii Europejskiej, systemie CPNP, i dopiero po spełnieniu tych wszystkich wymagań, po wykonaniu tych wszystkich kroków, produkt taki możemy udostępnić na rynku dla konsumentów. Tak jak mówiłem, każdy producent musi wykonać szereg badań dla produktu kosmetycznego. Część tych badań jest badaniami obowiązkowymi, część badań będzie badaniami dobrowolnymi dla producenta. Jednym z badań obowiązkowych i pierwszych badań, które wykonują producenci, są badania stabilności produktu. Te badania są przeprowadzane w celu takiej identyfikacji zmian, które mogą zachodzić w produkcie w trakcie przechowywania, czy to na półce sklepowej, czy już podczas używania i przechowywania w warunkach domowych przez konsumentów. I w trakcie tych badań stabilności ocena produktu odbywa się tutaj z wykorzystaniem różnego rodzaju metod sensorycznych, fizykochemicznych czy mikrobiologicznych. Badania stabilności generalnie, które wykonywane są przez producentów kosmetyków, podzielone są na takie dwa rodzaje badań. Są to badania krótkoterminowe, które trwają od 1 do 6 miesięcy, w zależności od typu produktu i finalnej daty ważności tego produktu. I badania te przeprowadzone są na etapie wdrożeniowym, czyli na takim etapie opracowywania receptury i wykonywania tych takich pierwszych podstawowych badań dla produktu. Te badania krótkoterminowe to mogą być też takie bardzo krótkie badania, które trwają 24 lub 48 godzin i wykonywane są one podczas takiej rutynowej kontroli jakości już w fazie takiej produkcyjnej, w fazie produkcyjnej kosmetyku. Natomiast drugi typ badań to są badania długoterminowe. To są takie badania, które przeprowadzane są przez cały okres daty ważności produktu
I polegają one na obserwacji prób archiwalnych tego produktu, ponieważ każdy producent jest zobowiązany do tego, żeby próbki archiwalne produktów udostępnionych na rynku przechowywać przez określony czas, to zazwyczaj też działy kontroli jakości przeprowadzają taką obserwację prób archiwalnych i właśnie przeprowadzają w ten sposób takie długoterminowe badania stabilności produktu kosmetycznego. Te badania stabilności polegają na tym, że próbkę kosmetyku umieszczoną w opakowaniu z materiału takiego niereaktywnego, czyli najczęściej jest to opakowanie szklane, przechowuje się w różnych warunkach temperatury przez określony czas. Badania stabilności trwają w zależności od formy produktu przez miesiąc, 3 miesiące lub przez 6 miesięcy i w tym czasie próbki przechowujemy w temperaturach obniżonej, czyli w temperaturze tak około 4-5 stopni, w temperaturze podwyższonej, jest to zazwyczaj temperatura około 35 do 40 stopni oraz w temperaturze pokojowej, czyli w temperaturze około 25 stopni Celsjusza. I w określonych odstępach czasu dla takiej próbki kosmetyku przeprowadzamy różnego rodzaju badania z wykorzystaniem metod fizykochemicznych. Sprawdzamy na przykład pH takiego kosmetyku, lepkość kosmetyku. Wykorzystujemy też tutaj metody mikroskopowe, szczególnie dla różnego rodzaju kremów czy balsamów. Obserwujemy emulsję pod mikroskopem i sprawdzamy, jak struktura tej emulsji zmienia się w trakcie przechowywania tego produktu. Bardzo ważne są tutaj badania sensoryczne różnego rodzaju, czyli ocena barwy produktu, ocena zapachu produktu, konsystencji, rozwarstwienia, identyfikacji na przykład rozwarstwienia tego produktu czy wytrącania osadów różnego rodzaju w takim produkcie. I wykonujemy także badania mikrobiologiczne, tutaj przede wszystkim badania czystości mikrobiologicznej. I teraz te wszystkie badania mają na celu właśnie zidentyfikowanie możliwych zmian tego kosmetyku w trakcie jego przechowywania. I teraz jeśli chodzi o badania stabilności, to tutaj na ogół i najczęściej przeprowadza się badania 3-miesięczne. Te badania trwają 3 miesiące i na przykład w odstępach cotygodniowych sprawdzamy sobie określone parametry dla danego kosmetyku. Czyli właśnie sprawdzamy pH, sprawdzamy gęstość, barwę, wygląd, zapach, ponieważ zmiany tych parametrów mogą wskazywać nam i mogą mówić nam o pewnej niestabilności produktu kosmetycznego. Zasada generalnie, która przyjmowana jest w firmach kosmetycznych, jest taka, że jeżeli produkt kosmetyczny przechowywany przez 3 miesiące w różnych warunkach temperatury przejdzie pomyślnie takie badania stabilności, czyli nie zaobserwujemy dla takiego produktu zmian zapachu, konsystencji, rozwarstwiania, zmian pH, zmian lepkości itd., wówczas możemy z dużą dozą prawdopodobieństwa założyć, że taki produkt będzie również stabilny przez około 2 lat przechowywany w temperaturze pokojowej. Także badania stabilności to są takie pierwsze badania, które wykonujemy dla produktu kosmetycznego. Kolejne badania to są badania kompatybilności. One są bardzo podobne do badań stabilności i wykonywane są najczęściej równolegle z badaniami stabilności. I one mają na celu określenie różnego rodzaju interakcji, które mogą zachodzić pomiędzy masą kosmetyczną, czyli pomiędzy kosmetykiem, a opakowaniem finalnym, w którym ten kosmetyk będzie udostępniany na rynku. Czyli na przykład opakowaniem wykonanym z materiału z tworzywa sztucznego. I tutaj jeśli chodzi o badania kompatybilności, to one szczególne znaczenie mają w przypadku różnego rodzaju opakowań barwnych oraz w przypadku kosmetyków, które charakteryzują się niskim lub wysokim pH, bo to są główne przypadki, w których mogą zachodzić pewne interakcje między samym opakowaniem a produktem kosmetycznym. W tym badaniu kompatybilności też sprawdzamy funkcjonalność tego opakowania. Jeżeli mamy do czynienia z opakowaniem, na przykład z pompką dozującą, sprawdzamy, czy ten produkt całkowicie da się wydozować z opakowania za pomocą takiej pompki. Sprawdzamy, czy takie opakowanie jest szczelne, czy nie dochodzi do jakiegoś wyciekania. Jeżeli mamy do czynienia z produktami, które są wyposażone w atomizer, to też sprawdzamy, czy ten atomizer jest w pełni funkcjonalny. I to badanie, tak jak mówiłem, wykonujemy analogicznie do badania stabilności, czyli próbki kosmetyku już w takim opakowaniu finalnym przechowywujemy przez określony czas w różnych warunkach temperatury i właśnie obserwujemy, czy na przykład nie dochodzi do jakiejś migracji składników z opakowania do masy kosmetycznej. Kolejne badania, które też są badaniami obowiązkowymi i które wykonuje każdy producent i są to już badania ściśle związane z bezpieczeństwem produktu kosmetycznego, są to badania mikrobiologiczne.
Jeśli chodzi o badania mikrobiologiczne, to tutaj wykorzystujemy dwa typy takich badań. Badanie czystości mikrobiologicznej, to jest takie podstawowe badanie, które wykonujemy zarówno na etapie wdrożeniowym, czyli na etapie takim początkowym dla każdego kosmetyku, ale badania czystości mikrobiologicznej każdy producent musi wykonywać także dla każdej wyprodukowanej partii produktu kosmetycznego. I teraz te badania mikrobiologiczne to są takie badania, które mają na celu określenie czystości mikrobiologicznej produktu. Tutaj kosmetyki generalnie podzielone są na dwie kategorie. Pierwsza kategoria to są kosmetyki przeznaczone dla dzieci poniżej 3 roku życia oraz takie kosmetyki, które są aplikowane w okolicach oczu i błon śluzowych. I dla takich kosmetyków są bardziej zaostrzone rygory, jeśli chodzi o czystość mikrobiologiczną. Dla takich kosmetyków, jeśli chodzi o czystość mikrobiologiczną tych kosmetyków, to całkowita ilość mikroorganizmów obecnych w próbce takiego kosmetyku nie może przekraczać 100 jednostek tworzących kolonie na gram produktu lub na mililitr produktu. Natomiast druga kategoria produktów kosmetycznych to są wszelkie pozostałe produkty kosmetyczne i tutaj jeśli chodzi o ten limit mikrobiologiczny, on jest trochę wyższy i dla takich kosmetyków liczba jednostek tworzących kolonie nie może przekraczać 1000. Dodatkowo w 0,1 grama lub w 0,1 mililitra próbki kosmetyku nie mogą być obecne takie specyficzne mikroorganizmy patogenne. Takie mikroorganizmy są 4 i podczas badań stabilności właśnie określamy zarówno całkowitą zawartość mikroorganizmów w próbce oraz właśnie obecność tych 4 szczepów, 4 specyficznych szczepów mikroorganizmów. I teraz jeżeli nasza próbka kosmetyku, próbka wyprodukowanego kosmetyku spełnia wymagania, czyli nie mamy przekroczenia ilości ogólnej liczby jednostek tworzących kolonie oraz nie identyfikujemy tych mikroorganizmów, tych 4 szczepów mikroorganizmów, wówczas taki produkt spełnia założenia czystości mikrobiologicznej i on może być udostępniony na rynku. Jednak nie jest tak, że jeżeli wyprodukowany kosmetyk spełnia wymagania w zakresie ogólnej zawartości mikroorganizmów i na przykład dla kosmetyku zidentyfikujemy na przykład 70 jednostek tworzących kolonie, nie możemy być w 100% pewni, że ten kosmetyk jest w 100% dla konsumenta bezpieczny i że nie nastąpi rozwój mikroorganizmów w trakcie przechowywania takiego produktu. I właśnie w celu dodatkowego potwierdzenia bezpieczeństwa mikrobiologicznego produktu wykonujemy drugi typ badań mikrobiologicznych, czyli badania skuteczności zakonserwowania. Te badania nazywane są także testem konserwacji czy testem obciążeniowym lub też challenge testem i one są wykonywane w celu potwierdzenia bezpieczeństwa takiego mikrobiologicznego produktu w trakcie jego przechowywania. Badanie skuteczności zakonserwowania pozwala na określenie, czy układ konserwujący, który zastosowaliśmy w próbce naszego kosmetyku, będzie skutecznie chronił ten produkt przed takim wtórnym zanieczyszczeniem mikrobiologicznym. Badania takie możemy wykonać 3 metodami. Najczęściej tutaj wykorzystywana jest ta metoda ISO, według normy ISO i badanie to wykorzystujemy też następnie do między innymi określenia daty ważności produktu, określenia symbolu PAO, czyli tego symbolu otwartego słoiczka, ale też doboru układu konserwującego i stężenia tego układu konserwującego. I teraz na czym te badania będą polegały? To badanie czystości mikrobiologicznej, o którym mówiłem przed chwilą, to jest badanie, w którym my określamy, czy w naszej próbce kosmetyku, czy w próbce kosmetyku identyfikujemy zanieczyszczenie mikrobiologiczne, identyfikujemy obecność różnego rodzaju mikroorganizmów. Natomiast w przypadku takiego testu konserwacji, my próbkę kosmetyku zakażamy specjalnie określoną ilością takiej mieszaniny różnych szczepów mikroorganizmów. I taką zanieczyszczoną próbkę mikroorganizmami następnie inkubujemy, przechowywujemy w określonych warunkach temperatury przez 28 dni i następnie po tym czasie określamy sobie stopień redukcji mikroorganizmów w próbce kosmetyku. I jeżeli my przykładowo na początku tego testu wprowadzamy 50 tysięcy jednostek tworzących kolonie tej mieszaniny różnego rodzaju szczepów mikroorganizmów i po zakończeniu tego testu
stwierdzamy, że z 50 tysięcy jednostek, tworzących kolonie pozostaje na przykład 10 jednostek tworzących kolonie, to uważamy, że produkt taki został dobrze zakonserwowany, gdyż uzyskujemy tutaj wymagany stopień redukcji mikroorganizmów w takim kosmetyku. Czyli dobraliśmy dobry konserwant, dobraliśmy dobre stężenie do tego produktu. Natomiast jeżeli obserwujemy niski stopień redukcji mikroorganizmów albo wręcz wzrost ilości mikroorganizmów po wykonaniu takiego testu, to jest to sygnał, że powinniśmy zmienić układ konserwujący, zwiększyć stężenie tego układu konserwującego w produkcie, ponieważ tak naprawdę nie ma czegoś takiego jak uniwersalny konserwant. Konserwant musimy dobrać do określonej receptury, do określonego składu, ponieważ działanie konserwujące różnych substancji zależy od wielu czynników, m.in. od pH, więc musimy do każdego produktu indywidualnie taki układ konserwujący dobrać. I to, co wspominałem przed chwilą, czyli to zanieczyszczenie, które my uzyskujemy na początku, po wykonaniu testu czystości mikrobiologicznej, jeżeli nawet wpisujemy się w te limity mikrobiologiczne i uzyskujemy po wykonaniu testu czystości mikrobiologicznej na przykład wynik na poziomie 90 jednostek tworzących kolonie, to jeżeli my dobrze dobierzemy układ konserwujący do takiego produktu, to w trakcie przechowywania takiego produktu ilość tych mikroorganizmów nie powinna się zwiększyć. Natomiast jeżeli ten układ konserwujący dobrany jest nieodpowiednio, to na przykład z tych 90 jednostek tworzących kolonii po jakimś czasie, po kilku tygodniach, może okazać się, że tych jednostek tworzących kolonie jest na przykład milion czy pół miliona. I właśnie po to wykonujemy ten test konserwacji, ten test obciążeniowy, żeby określić, czy produkt kosmetyczny został odpowiednio dobrze zakonserwowany, odpowiednio dobrze dobrany został układ konserwujący, stężenie układu konserwującego. Tak jak wspominałem, są tutaj trzy metody. Najczęściej wykorzystuje się metodę według normy ISO. Jest też tak zwany COCO test. Metody te różnią się generalnie między sobą ilością różnych szczepów mikroorganizmów, którymi zakażamy próbkę podczas takiego testu. W tej metodzie według normy ISO próbka kosmetyku zakażana jest 5 różnymi szczepami mikroorganizmów. Natomiast w przypadku takiego COCO testu już mamy dużo więcej szczepów mikroorganizmów i na przykład COCO test wykonujemy, jeżeli chcielibyśmy na przykład dla produktu ustalić datę ważności na przykład na 36 miesięcy, czyli taką długą datę ważności produktu, to właśnie najbardziej odpowiedni wówczas tutaj będzie ten COCO test, czyli taki test, w którym będziemy próbkę zakażać dużą ilością szczepów mikroorganizmów. Kolejnym rodzajem badań, które wykonywane są dla produktów kosmetycznych i które związane są z bezpieczeństwem produktów, są badania dermatologiczne. Te badania dermatologiczne nazywane są także testami płatkowymi lub patch testami i wykonywane są one w celu określenia, czy dany produkt kosmetyczny może wykazywać działanie drażniące lub alergizujące w kontakcie ze skórą. Badania te wykonywane są pod nadzorem lekarza dermatologa i polegają one na tym, że na skórę pleców ochotników, probantów, nanoszone są specjalne plastry wyposażone w komory, do których aplikowane są próbki kosmetyków. Po 48 godzinach lub 72 godzinach kontaktu kosmetyku ze skórą, plastry te są usuwane ze skóry i osoba wykonująca takie badanie określa, czy następuje jakaś interakcja produktu kosmetycznego ze skórą w miejscu aplikacji tego produktu. Tak jak wspominałem, te badania są wykonywane w celu określenia potencjału drażniącego i potencjału alergizującego produktu kosmetycznego i badania te możemy przeprowadzić tak naprawdę dwiema metodami. Pierwszy rodzaj tych badań to są takie standardowe testy płatkowe, czyli takie testy, gdzie my jednokrotnie aplikujemy produkt do komory takiego plastra i naklejamy go na 72 lub 48 godzin. Drugim rodzajem tego testu to jest tak zwany powtarzany test płatkowy, czyli my nanosimy próbkę kosmetyku do komory plastra, następnie aplikujemy ten plaster na skórę ochotników i po 48 godzinach ten plaster jest usuwany i określa się, czy zachodzi jakaś interakcja tego kosmetyku ze skórą, po czym w to samo miejsce nanoszona jest kolejna doza próbki tego samego produktu. I takich aplikacji produktu jest kilka.
I dzięki temu powtarzanemu testowi płatkowemu my możemy określić działanie alergizujące produktu kosmetycznego. I badanie takie wykorzystywane jest przede wszystkim w przypadku produktów hipoalergicznych. Jeżeli producent chce deklarować, że jego produkt jest produktem hipoalergicznym, to powinien właśnie wykonać taki powtarzany test płatkowy, czyli taki test z powtarzaną aplikacją produktu na skórę, ponieważ w przypadku jednokrotnej aplikacji produktu, w przypadku wykonania takiego podstawowego testu płatkowego, niekoniecznie reakcja alergiczna skóry musi się ujawnić. Taka reakcja alergiczna może właśnie pojawić się dopiero po wielokrotnej aplikacji takiego produktu na skórę. I taki test z powtarzaną aplikacją jest takim testem dokładniejszym i właśnie wykorzystywanym w przypadku produktów hipoalergicznych. I teraz jeśli chodzi o produkty hipoalergiczne, to tutaj z produktami hipoalergicznymi związany jest dokument techniczny do rozporządzenia 655, o którym już też wspominałem. I w dokumencie tym została przede wszystkim zdefiniowana hipoalergiczność produktu. Ponieważ wcześniej nie było jasnej takiej definicji produktu hipoalergicznego, ten dokument tą definicję wprowadził i produkt hipoalergiczny to jest taki produkt, który zostaje stworzony w taki sposób, żeby maksymalnie ograniczyć możliwość wystąpienia odczynów alergicznych po zastosowaniu takiego kosmetyku. Generalnie produkty hipoalergiczne nie zawierają pewnych substancji. Jest lista takich 26 alergenów zawartych przede wszystkim w kompozycjach zapachowych, których w produktach hipoalergicznych być nie powinno. Dokument techniczny rozszerzył listę tych składników, których nie powinno być w produktach kosmetycznych, tak aby można było go określić jako produkt hipoalergiczny. I generalnie według zaleceń tego dokumentu technicznego, żeby wyprodukować i żeby deklarować hipoalergiczność produktu, w takim kosmetyku nie powinno być substancji, które ogólnie uznane są za substancje alergizujące. Czyli na przykład nie powinniśmy do takiego produktu dodawać na przykład oleju z różnego rodzaju orzechów, które gdzieś tam są, mogą być źródłem różnego rodzaju alergenów, ale też nie powinniśmy dodawać takich substancji, które są sklasyfikowane według klasyfikacji rozporządzenia CLP jako produkty działające uczulająco na skórę. I tutaj generalnie taką klasyfikację posiada większość kompozycji zapachowych i olejków eterycznych. I generalnie w momencie, kiedy został ogłoszony ten dokument techniczny i zaczęły obowiązywać zasady tego dokumentu technicznego, to produkty hipoalergiczne nie powinny też jednocześnie zawierać właśnie kompozycji zapachowych i olejków eterycznych. Kolejna grupa badań, która jest wykonywana przez producentów kosmetyków przed wdrożeniem produktu na rynek, są to badania związane ze skutecznością działania produktów. Każdy producent zgodnie z tym rozporządzeniem 655 do dyrektywy kosmetycznej, każdy producent kosmetyku zobowiązany jest do tego, żeby wykonać badania, które będą potwierdzały deklarowane przez niego działanie produktu kosmetycznego. Tutaj, jeśli chodzi o właśnie tą grupę badań, producenci wykonują głównie dwa rodzaje badań. Pierwsze z nich to są badania aplikacyjne. Jest to taka najprostsza i jednocześnie dla producenta najtańsza metoda potwierdzenia skuteczności działania kosmetyku. Te badania aplikacyjne polegają na tym, że grupa około 20 lub 30 probantów dostaje próbki kosmetyku do testowania. Testuje te kosmetyki przez określony czas, jest to zazwyczaj około 1 miesiąca. I po tym czasie testowania probanci wypełniają ankietę, którą dostają razem z próbkami kosmetyku. Badania takie zazwyczaj wykonywane są w niezależnych ośrodkach badawczych. Są specjalne laboratoria, które właśnie zajmują się wykonywaniem takich badań i każdy producent może do takiego laboratorium właśnie zlecić wykonanie badania aplikacyjnego. Jeśli chodzi o ankiety, które wypełniają probanci, to w takich ankietach znajduje się szereg różnego typu pytań, na które probanci po przetestowaniu produktu odpowiadają. Są to zarówno pytania związane z działaniem tego produktu, z takim odbiorem sensorycznym tego produktu, jak też takie bardzo ogólne pytania dotyczące na przykład zapachu, dotyczące tego, czy osoba testująca ten produkt na przykład zdecydowałaby się na jego zakup w przyszłości.
I tutaj zaprezentowane są takie przykładowe właśnie pytania, które bardzo często gdzieś tam padają w ankietach podczas wykonywania badań aplikacyjnych kosmetyków. Te pytania to są właśnie pytania typu, czy pana zdaniem produkt nawilża skórę, czy ten produkt się szybko wchłania, czy produkt się łatwo aplikuje na skórę, czy produkt na przykład nie podrażnia skóry. Takich pytań w ankiecie może być około 20, około 30 nawet. I podczas takiego jednego badania aplikacyjnego producent tak naprawdę może sobie stwierdzić, potwierdzić lub wykluczyć tak naprawdę 20-30 różnych cech tego produktu. Jeśli chodzi o odpowiedzi, które mogą udzielić probanci, to zazwyczaj też w tych ankietach nie jest to prosta odpowiedź tak lub prosta odpowiedź nie, tylko właśnie te odpowiedzi ułożone są w taki sposób, jak też tutaj zaprezentowane jest to na slajdzie. Te odpowiedzi to są odpowiedzi typu zdecydowanie tak, raczej tak, ciężko stwierdzić raczej nie lub zdecydowanie nie. I teraz to jest też nieprzypadkowy dobór takich odpowiedzi, jeśli chodzi o pytania w ankietach, w badaniach aplikacyjnych. Ponieważ jeżeli my testujemy jakiś produkt i po przetestowaniu tego produktu wypełniamy taką ankietę i gdybyśmy mieli do wyboru odpowiedź tylko tak albo tylko nie, i mielibyśmy pewne takie wątpliwości co do działania tego produktu, po przetestowaniu takiego produktu stwierdzilibyśmy, że może on w określony sposób, że raczej on w określony sposób nie działa, ale gdzieś tam może takie działanie obserwujemy, to w przypadku takich prostych odpowiedzi tak, nie, częściej zaznaczalibyśmy odpowiedzi właśnie nie, gdzieś tam wykluczając działanie tego produktu. Natomiast jeżeli mamy możliwość wyboru odpowiedzi raczej tak, czy ciężko powiedzieć, to tutaj też gdzieś tam często zastanawiamy się nad zaznaczeniem takiej odpowiedzi i pomimo tego, że nie do końca jesteśmy przekonani o tym, że ten produkt działa w określony sposób, to gdzieś tam zauważając nawet takie minimalne działanie tego produktu, działanie nawilżające czy działanie, nie wiem, rozjaśniające, przeciwzmarszczkowe, często właśnie probanci zaznaczają tą odpowiedź raczej tak, gdzieś tam wskazując, że być może ten produkt w niewielkim stopniu w określony sposób działa. I tutaj generalnie, jeżeli w trakcie takiego badania 50% probantów udzieli odpowiedzi twierdzącej, to wówczas uznajemy, że dana deklaracja marketingowa, dane działanie zostało potwierdzone w takim badaniu aplikacyjnym. Jeśli chodzi o badania aplikacyjne, to badania takie mają dużo zalet, ale niestety mają też szereg wad. Jeśli chodzi o zalety, to przede wszystkim to jest taka zaleta dla producenta, czyli stosunkowo niski koszt wykonania takich badań. Generalnie średnia taka cena wykonania takich badań w niezależnych ośrodkach to jest cena od około 500 zł. I w trakcie takiego badania możemy sobie tak naprawdę określić wiele cech produktu w jednym takim badaniu. Te badania też, zaletą tych badań jest taka ta prostota tych badań i to, że próbki kosmetyku, działanie tego kosmetyku oceniają potencjalni odbiorcy tego produktu. Jeśli chodzi natomiast o wady badań aplikacyjnych, to niestety tutaj probanci testują te produkty w warunkach domowych. Dostając próbkę, dostając ankietę, dostają oni też oczywiście sposób stosowania tego produktu, częstotliwość, dozę stosowania dla danego produktu. Jednak my nie mamy kontroli nad tymi probantami, którzy testują kosmetyk. Nie wiemy, nie mamy do końca pewności, czy ten produkt był w 100% używany w taki sposób, jak zalecaliśmy jego stosowanie. Tutaj też te wyniki badań, które uzyskujemy z takich badań aplikacyjnych, one bazują na takiej ocenie wizualnej, czy o takim odbiorze sensorycznym
po przetestowaniu produktu. I tutaj w związku z tym istnieje dużo takich czynników, które mogą nam zaburzać wyniki. Bo to, jak my będziemy odbierali ten produkt, będzie zależało między innymi od tego, jaka jest pora dnia, przy jakim oświetleniu będziemy obserwowali skórę. Bardzo duży wpływ na wyniki tych badań ma na przykład wilgotność powietrza, temperatura. Zupełnie inaczej odbierane jest na przykład działanie nawilżające produktu w dzień o dużej wilgotności, niż działanie nawilżające oceniane w taki dzień, kiedy wilgotność powietrza jest niska. Tutaj bardzo duży wpływ na wyniki tych badań ma też zapach i kolor produktu, szczególnie zapach tego produktu. Tutaj też z doświadczenia widzę, że na przykład produkty, które oceniane są w takich ankietach jako produkty pachnące przyjemnie, jeżeli w ankiecie podczas badań aplikacyjnych zadajemy właśnie pytanie o zapach tego produktu i znacząca większość odpowiedzi jest odpowiedzią twierdzącą, że ten produkt pachnie przyjemnie. Dla znaczącej większości osób ten produkt odbierany jest jako produkt o przyjemnym zapachu, wówczas wyniki tych badań dla takiego produktu też są, czy też mogą być gdzieś tam zawyżone. Wadą wykonywania badań aplikacyjnych są też często sugerujące pytania w tych ankietach. No i przede wszystkim wpływ takich dodatków sensorycznych, które znajdują się w produktach kosmetycznych. Bo poza tym, że w kosmetyku znajdziemy szereg dodatków aktywnych, są też tak zwane dodatki sensoryczne. Są to takie substancje, które dodawane są do receptur kosmetyków właśnie w celu wywołania określonego wrażenia sensorycznego, szybkiego wchłonięcia, natychmiastowego zmatowienia skóry. Są też dodatki, które dają efekt takiego natychmiastowego działania przeciwzmarszczkowego. Są to takie specjalne substancje, które mają gdzieś tam zdolność wnikania w różnego rodzaju bruzdy, na przykład, które są, czy wzmarszczki. I gdzieś tam one przykrywają ten efekt, właśnie przykrywają, czy maskują, zmniejszają widoczność zmarszczek. Są też składniki, które nadadzą nam na przykład pozorny efekt nawilżenia skóry. W badaniach aplikacyjnych dodatki sensoryczne mają bardzo duży wpływ na uzyskiwane wyniki tych badań. Drugim typem badań, które wykorzystywane jest podczas badań skuteczności działania produktów kosmetycznych, są badania aparaturowe. Badania aparaturowe polegają na pomiarze różnego rodzaju parametrów skóry, na przykład nawilżenia skóry czy pomiaru pH skóry za pomocą aparatury pomiarowej. Wykorzystuje się do tego najczęściej taką aparaturę, która została zaprezentowana tutaj na zdjęciu na slajdzie. Jest to taka baza, do której podłączony jest szereg różnego rodzaju sond pomiarowych, które umożliwiają pomiar poszczególnych parametrów po zastosowaniu produktu kosmetycznego. Zaletą tych badań aparaturowych, w odróżnieniu właśnie od badań aplikacyjnych, jest to, że wynik, który uzyskujemy w wyniku przeprowadzenia tych badań, jest konkretnym wynikiem liczbowym. Czyli jeżeli my określamy na przykład nawilżenie skóry, poziom sebum na powierzchni skóry i wykonujemy takie badanie aparaturowe za pomocą właśnie takiej aparatury, to wynik, który uzyskujemy w tym badaniu, jest wynikiem liczbowym. Aparatura właśnie, która została przedstawiona tutaj na zdjęciu, jest też aparaturą, która ma status aparatury klasy naukowej, czyli możemy ją wykorzystywać też do badań naukowych. I badanie to wykonywane jest zazwyczaj w stałych warunkach wilgotności i temperatury powietrza. Te badania aparaturowe polegają na tym, że za pomocą określonej sondy pomiarowej wykonujemy pomiar na skórze w określonym miejscu, na przykład na skórze twarzy czy na skórze przedramienia przed zastosowaniem kosmetyku i następnie taki sam pomiar w tym samym miejscu wykonujemy po zastosowaniu produktu kosmetycznego w określonym czasie po zastosowaniu produktu kosmetycznego. I tak jak mówiłem, badanie to wykonywane jest w stałych warunkach temperatury i wilgotności powietrza, więc mamy tutaj wyeliminowany wpływ tych właśnie parametrów na wynik. Każdy proband przed pomiarem aklimatyzuje się do tych warunków, czyli przez określony czas, około tam pół godziny, przebywa już w tych warunkach temperatury i wilgotności powietrza. I w trakcie tych badań aparaturowych mamy też nadzór nad probandem, ponieważ najczęściej jest tak, że my ten produkt, wykonując takie badanie na probandach, my sami aplikujemy ten produkt na skórę i nad probandem
mamy nadzór. Wiemy, w jakiej ilości produkt został zastosowany, a następnie przeprowadzamy pomiar za pomocą właśnie określonej sondy pomiarowej. I tutaj na chwilę obecną ten aparat właśnie do wykonywania badań aparaturowych jest wyposażony już w kilkanaście takich końcówek, takich sond pomiarowych, za pomocą których możemy zmierzyć kilkanaście różnego rodzaju parametrów po zastosowaniu kosmetyków. I teraz najczęściej stosowanym pomiarem jest pomiar nawilżenia skóry. Tutaj w tym badaniu wykorzystujemy taką sondę, która nazywa się korneometrem. I pomiar ten polega na pomiarze pojemności elektrycznej skóry, która jest taką miarą nawilżenia skóry. Badanie to polega na tym, że wykonujemy pomiar przed aplikacją produktu, a następnie taki sam pomiar w tym samym miejscu wykonujemy na przykład po 2, 3, 8 godzinach po zaaplikowaniu produktu na skórę. I teraz po wykonaniu takich badań, tak jak mówiłem, mamy konkretne wartości liczbowe nawilżenia skóry przed zastosowaniem produktu i po zastosowaniu produktu i na tej podstawie my jesteśmy w stanie stwierdzić, na ile i w jakim stopniu ten produkt na przykład nawilża skórę, albo na ile ten produkt, jeżeli zaobserwujemy w trakcie wykonania takiego badania spadek nawilżenia skóry po zastosowaniu kosmetyku, na ile ten produkt nam tą skórę będzie wysuszał. I teraz jeżeli tworzymy deklarację marketingową właśnie na etykietę produktu jako producenci i wykonamy badania aplikacyjne i badania aparaturowe, to w przypadku nawilżenia skóry wykonania badań aplikacyjnych i oparcia tych deklaracji marketingowych właśnie na badaniach aplikacyjnych, możemy na etykiecie produktu umieścić takie bardzo ogólne informacje o nawilżeniu, typu produkt po prostu nawilża skórę, produkt nawilża skórę, czy produkt intensywnie nawilża skórę i te wyniki my uzyskujemy właśnie z ankiet od probantów, którzy ten produkt testowali. Natomiast jeżeli my wykonamy takie badania aparaturowe, to ta deklaracja marketingowa na produkcie, na etykiecie produktu kosmetycznego, ona będzie już zupełnie inna i ta deklaracja będzie taką deklaracją rozszerzoną, bo my wtedy możemy na opakowaniu produktu napisać, że ten produkt zwiększa nawilżenie skóry o określony procent, na przykład o 30%, nawet do 8 godzin po aplikacji tego produktu. W badaniach aparaturowych deklarację stworzoną na podstawie badań aparaturowych tworzymy na podstawie wyników liczbowych i właśnie one pozwalają nam na takie stworzenie takiej rozszerzonej deklaracji w porównaniu z badaniami aplikacyjnymi, w przypadku których najczęściej te deklaracje będą takimi bardzo ogólnymi i prostymi deklaracjami dotyczącymi działania kosmetyku. W badaniach aplikacyjnych ciężko będzie nam stwierdzić, o ile ten produkt w jakim stopniu ten produkt nawilżył skórę. Na pewno w badaniach aplikacyjnych nie określimy tego procentu, tego poziomu nawilżenia skóry. Bardzo ciężko będzie nam określić, jak długo ten produkt wykazuje określone działanie. Badanie aparaturowe daje nam właśnie tą możliwość określenia długotrwałości działania tego produktu, jak też określenia konkretnie o jaki procent, o jaką, w jakim stopniu dana cecha po zastosowaniu produktu uległa poprawie. Kolejnym badaniem, bardzo często wykorzystywanym w badaniach aparaturowych i wykonywanym przez producentów kosmetyków, jest pomiar natłuszczenia skóry za pomocą sebumetru. Metoda ta polega na tym, że wykorzystujemy tutaj końcówkę pomiarową, która wyposażona jest w specjalną taśmę, którą przykładamy do skóry w określonym miejscu i taśma ta zbiera z powierzchni skóry sebum. Następnie taką końcówkę pomiarową umieszczamy w specjalnym otworze właśnie tej aparatury pomiarowej i na podstawie pomiaru spektrofotometrycznego uzyskujemy tutaj wynik, który mówi nam o poziomie sebum na powierzchni skóry. Podobnie jak badanie nawilżenia skóry, badanie takie wykonujemy przed zastosowaniem produktu i po zastosowaniu produktu i badanie takie możemy na przykład przeprowadzić po 2, 3 czy 8 godzinach po zastosowaniu produktu kosmetycznego. I teraz znowu, jeżeli przeniesiemy te badania na konkretne deklaracje marketingowe, które znajdziemy na opakowaniu produktu, na etykiecie produktu kosmetycznego, to w przypadku wykonania badań aplikacyjnych, którymi też możemy takie badanie wykonać i
dokonać gdzieś tam pomiaru natłuszczenia skóry. W przypadku badań aplikacyjnych będą to takie proste, krótkie deklaracje typu produkt zmniejsza przetłuszczanie skóry, produkt zmniejsza wydzielanie sebum, bo w trakcie testowania produktu jesteśmy w stanie stwierdzić, czy ten produkt w taki sposób działa. Natomiast w przypadku wykonania takich badań aparaturowych ta deklaracja będzie już deklaracją zupełnie inną, deklaracją rozszerzoną, czyli znajdziemy taką informację, że produkt zmniejsza wydzielanie sebum o określony procent, czyli na przykład produkt zmniejsza wydzielanie sebum o 40% nawet do 8 godzin od momentu jego aplikacji. Więc w zależności od tego, jakie badania wykona producent, czy to będą badania aplikacyjne, czy badania aparaturowe, będzie się to przekładało na zupełnie inne deklaracje, które następnie znajdziemy na etykiecie produktu. Kolejnym badaniem, bardzo często wykonywanym dla produktów kosmetycznych, jest pomiar transepidermalnej utraty wody z naskórka. Badanie to wykonujemy również za pomocą sondy pomiarowej, która nazywana jest tewametrem. Pomiar ten polega na tym, że przykładamy sondę do skóry w miejscu zastosowania produktu i specjalne sensory umieszczone w tej sondzie dokonują pomiaru wody, która odparowuje z naskórka. Podobnie jak w przypadku tych poprzednich badań, taki pomiar wykonujemy przed zastosowaniem produktu i po zastosowaniu produktu. I badanie TEWL, czyli badanie transepidermalnej utraty wody, to jest jedyne badanie, które pozwala nam na określenie i umieszczenie na etykiecie produktu kosmetycznego deklaracji typu, że produkt nie zaburza bariery hydrolipidowej naskórka, czy produkt regeneruje barierę naskórkową. Nie wykażemy takiego działania w badaniach aplikacyjnych i właśnie jeżeli chcemy na etykiecie produktu wskazać tą cechę produktu, że produkt regeneruje barierę naskórkową, czy nie zaburza bariery hydrolipidowej naskórka, to musimy wykonać właśnie badanie za pomocą tewametru, badanie transepidermalnej utraty wody z naskórka. Ta deklaracja o niezaburzaniu bariery hydrolipidowej czy o regeneracji bariery hydrolipidowej naskórka to jest taka bardzo popularna deklaracja, którą wielu producentów umieszcza na etykietach produktów. Kolejne badanie bardzo często stosowane przez producentów kosmetyków to pomiar pH skóry. Odczyn skóry, czyli właśnie wartość pH skóry, to jest taki czynnik, parametr, który ma bardzo duży wpływ na funkcjonowanie skóry, na procesy, które zachodzą w naszej skórze. Jest to także bardzo ważny parametr w przypadku różnego rodzaju dermatoz. Tutaj bardzo ważne jest to, żeby skóra miała odpowiednie fizjologiczny poziom pH, który wpływa między innymi na stan naszego mikrobiomu. I tak jak powiedziałem, ten poziom pH skóry odgrywa bardzo ważną rolę w przypadku różnego rodzaju dermatoz, chorób dermatologicznych. Za pomocą aparatury możemy zmierzyć pH skóry, za pomocą takiej sondy pomiarowej, która nazywa się skin pH-metrem. Wykorzystujemy tutaj elektrodę, za pomocą której możemy zmierzyć pH na powierzchni skóry po zastosowaniu produktu. I znowu badanie analogiczne do poprzednich badań. Wykonujemy pomiar przed zastosowaniem produktu i po zastosowaniu produktu, w określonym czasie po zastosowaniu produktu. I tutaj podobnie jak w przypadku pomiaru transepidermalnej utraty wody z naskórka, ten pomiar za pomocą tej aparatury, pomiar za pomocą pH-metru do skóry jest jedyną możliwością do tego, żeby potwierdzić działanie i potwierdzić deklarację typu, że produkt nie zaburza fizjologicznego odczynu skóry, czy produkt przywraca fizjologiczne pH skóry. Bardzo ważną grupą badań są badania działania przeciwzmarszczkowego produktu. Tutaj oczywiście w badaniach aplikacyjnych, przeprowadzając badania aplikacyjne, w ankiecie możemy zadać probandom pytanie o ocenę działania przeciwzmarszczkowego produktu po jego zastosowaniu. Jesteśmy w stanie po stosowaniu produktu, na przykład przez określony czas, zauważyć jego działanie przeciwzmarszczkowe. Jednak jest to, tak jak wspominałem, już taki odbiór gdzieś tam, który będzie też bardzo zależał od tego, w jakich warunkach obserwujemy swoją skórę. Będzie to odbiór, który będzie bardzo zależny od różnego rodzaju czynników zewnętrznych. Natomiast możemy do oceny działania przeciwzmarszczkowego wykorzystać również aparaturę pomiarową. I najczęściej wykonuje się takie badanie poprzez wykonanie takiej repliki silikonowej w miejscu występowania zmarszczki na skórze. Najczęściej taką replikę wykonuje się na przykład na zmarszczce na czole czy zmarszczce w okolicach oczu. I w miejscu takim wykonujemy za pomocą takiej specjalnej masy silikonowej odlew
skóry i następnie za pomocą odpowiedniego urządzenia dołączonego do tej aparatury pomiarowej możemy wykonać za pomocą profilometrii takie zdjęcie w dużym powiększeniu, gdzie widzimy dokładnie zmianę, która zaszła po stosowaniu danego produktu przed jego stosowaniem i po zastosowaniu produktu na skórę. Jak też urządzenie to umożliwia nam wykonanie takiego profilu, za pomocą którego my możemy zmierzyć dokładnie zarówno głębokość, jak i szerokość zmarszczki w miejscu wykonania takiej repliki, takiego odlewu silikonowego. I teraz znowu przechodząc na deklaracje, które znajdziemy na opakowaniach. W badaniach aplikacyjnych, wykonując badania aplikacyjne, będzie to prosta deklaracja typu, że produkt działa przeciwzmarszczkowo, czy produkt redukuje zmarszczki. Natomiast jeżeli my wykonamy takie badanie aparaturowe właśnie za pomocą odlewów silikonowych, na podstawie tych pomiarów, które możemy za pomocą takiego badania wykonać, wtedy taka deklaracja pojawiająca się na etykiecie produktu, to już jest deklaracja rozszerzona, czyli produkt spłyca zmarszczki na przykład o 30% po 21 dniach stosowania. Inną deklaracją może być działanie przeciwzmarszczkowe zauważalne już po 7 dniach stosowania produktu. Badanie działania przeciwzmarszczkowego wykonane za pomocą takiego badania aparaturowego to badanie, które już będzie bazowało na konkretnych pomiarach liczbowych, czyli właśnie na pomiarze tej głębokości i szerokości zmarszczki przed zastosowaniem produktu i po zastosowaniu produktu. Na podstawie tych dwóch parametrów możemy właśnie ilościowo oznaczyć sobie redukcję wielkości zmarszczek czy siłę spłycania zmarszczek przez ten produkt kosmetyczny. W przypadku wykonania badań aparaturowych za pomocą tych sond pomiarowych mamy możliwość wykonania szeregu innych badań, które potwierdzają działanie produktu. Możemy oznaczyć na przykład działanie rozjaśniające tego produktu za pomocą meksametru. To badanie wykonujemy analogicznie do poprzednich badań. Wykonujemy pomiar przed zastosowaniem produktu i po zastosowaniu produktu. I tutaj mierzymy zawartość melaniny w skórze i hemoglobiny w skórze, co pozwala nam na określenie właśnie działania rozjaśniającego w przypadku produktów na przykład przeznaczonych do rozjaśniania przebarwień na skórze. Możemy zmierzyć połysk na powierzchni skóry i na powierzchni włosów za pomocą specjalnego połyskomierza, czy też elastyczność i jedność skóry za pomocą kutometru. Badanie to polega na tym, że sonda ta zasysa niewielki fragment skóry i na podstawie pomiaru czasu powrotu skóry do swojego stanu fizjologicznego określa nam poziom jędrności i elastyczności skóry. W przypadku każdego tego badania uzyskujemy tutaj wartość liczbową, określony wynik w postaci wartości liczbowej, co pozwala nam tak samo jak w przypadku poprzednich badań na takie stworzenie takich rozszerzonych deklaracji marketingowych, czyli nie prostej deklaracji typu produkt rozjaśnia skórę czy produkt poprawia jędrność i elastyczność skóry, ale w przypadku wykonania takich badań aparaturowych ta deklaracja będzie już taką deklaracją dokładniejszą, deklaracją rozszerzoną, że na przykład produkt po 2 tygodniach stosowania znacząco wyrównuje koloryt skóry, że redukcja przebarwień następuje o 40%, na przykład po 5 aplikacjach, jeżeli jest to taki produkt do stosowania punktowego na przebarwienia skóry, czy na przykład po 8 godzinach redukcja połysku na skórze następuje, obserwowana redukcja połysku na skórze wynosi 20%. Także w przypadku wykonania badań aplikacyjnych i badań aparaturowych zupełnie inne będą deklaracje marketingowe, które znajdziemy na etykietach produktów i w przypadku wykonania tych badań aplikacyjnych to będą raczej takie proste, właśnie proste deklaracje typu produkt działa w określony sposób, produkt wywołuje określoną zmianę. Natomiast w przypadku, jeżeli producent wykonuje badania aparaturowe, to te deklaracje będą charakteryzowały się tym, że one będą nam podawały, o ile dana cecha, o ile procent dana cecha po zastosowaniu produktu się zmieni. Jeśli chodzi też o różnice w przypadku tych dwóch rodzajów badań, to tak jak wspominałem, badania aplikacyjne to są takie badania, gdzie my kilkanaście cech produktu możemy sobie potwierdzić jednym badaniem, które wykonując w ośrodku zewnętrznym kosztuje około 500-800 zł. Natomiast w przypadku wykonywania badań aparaturowych koszt wykonania takich badań jest dużo większy.
i w przypadku wykonania badań aparaturowych za określenie tylko jednego działania produktu, na przykład działania nawilżającego, działania rozjaśniającego czy działania przeciwzmarszczkowego, płacimy za wykonanie takiego badania właśnie w ośrodku zewnętrznym kilkaset złotych za wykonanie tylko jednego parametru właśnie nawilżenia czy elastyczności skóry. Także te badania aparaturowe są w przypadku producenta, one są badaniami, które będą charakteryzowały się tym, że producent będzie musiał zainwestować dużo większe też pieniądze w wykonanie takich badań. Krótko chciałbym też powiedzieć o badaniach wykonywanych dla produktów z ochroną przeciwsłoneczną, czyli badaniu współczynnika SPF. Ten współczynnik SPF to jest taki współczynnik, który daje nam informację o tym, jak długo my możemy przebywać na słońcu po aplikacji produktu do momentu pojawienia się rumienia, czyli zaczerwienienia na skórze, w porównaniu z czasem, który potrzebny jest do tego, żeby wywołać taki rumień, zaczerwienienie na skórze po ekspozycji na promieniowanie słoneczne bez aplikacji produktu z ochroną UV. Co do wartości, ten współczynnik SPF to jest taki stosunek MET, czyli takiej minimalnej dawki rumieniowej, czyli tego czasu potrzebnego do wywołania rumienia dla kosmetyku z ochroną przeciwsłoneczną, do czasu, do tej minimalnej dawki rumieniowej dla miejsca, dla skóry niechronionej kremem z ochroną przeciwsłoneczną. Przyjmuje się, że ta minimalna dawka rumieniowa dla skóry zdrowej to około 15-20 minut, czyli ten współczynnik SPF, który widzimy na etykiecie produktu, na przykład 10, mówi nam tak naprawdę, jaką wielokrotność tych 15-20 minut my możemy po zastosowaniu tego kosmetyku przebywać na słońcu, żeby pojawiło się zaczerwienienie wywołane właśnie działaniem promieniowania ultrafioletowego. Badania współczynnika SPF możemy wykonać dwoma metodami, metody in vitro i metody in vivo. W metodzie in vitro stosujemy pomiar spektrofotometryczny, produkt nanoszony jest na specjalną taką płytkę kwarcową i umieszczany w spektrofotometrze, gdzie dokonywany jest pomiar i uzyskujemy tutaj wynik wartości współczynnika SPF. Natomiast najczęściej wykonuje się tutaj badania in vivo, czyli badania z udziałem probantów i polegają one na tym, że najczęściej na skórze probantów wyznaczane są takie dwa obszary. Pierwszy obszar to jest obszar, na który nie nanosimy produktu kosmetycznego. Drugi obszar, drugie pole takie na skórze, to jest pole z naniesionym produktem kosmetycznym. I teraz za pomocą specjalnej lampy, która emituje nam promieniowanie ultrafioletowe, takie samo jak promieniowanie słoneczne, dokonywany jest pomiar czasu, po którym nastąpi zaczerwienienie skóry na polu, na który nie nanoszony był produkt kosmetyczny i na pole, na który taki produkt został naniesiony. I teraz na podstawie tych dwóch wyników uzyskujemy wartość współczynnika ochrony przeciwsłonecznej dla produktu kosmetycznego. I teraz z tymi kosmetykami z ochroną przeciwsłoneczną bardzo często wiąże się też deklaracja o wodoodporności produktu. Badanie wodoodporności wykonywane jest z udziałem probantów i polega ono na tym, że wyznaczamy współczynnik ochrony przeciwsłonecznej produktu, który jest badany. Następnie osoba taka zażywa kąpieli w jacuzzi, w którym bąbelki mają imitować falę, na przykład falę morską, a woda jest wodą o zasoleniu takim charakterystycznym dla wody morskiej i po takiej kąpieli w jacuzzi wykonywany jest kolejny pomiar współczynnika SPF. I teraz jeżeli ta wartość uzyskana przed i po takiej kąpieli w jacuzzi nie różni się znacząco, to wówczas możemy uznać, że taki produkt jest wodoodporny i na etykiecie produktu informacje o wodoodporności tego produktu możemy umieścić. Dla produktów kosmetycznych możemy wykonać jeszcze szereg innych badań. Producenci wykonują też szereg innych badań, jednak tutaj ze względów czasowych też wybrałem takie badania najważniejsze, które są wykonywane dla produktów. I teraz jeśli chodzi o wdrażanie produktu na rynek, takim ostatnim badaniem, ostatnią rzeczą, którą producenci kosmetyków muszą zrobić, to wykonanie raportu oceny bezpieczeństwa produktu. Raport bezpieczeństwa jest to taki dokument, który potwierdza nam bezpieczeństwo toksykologiczne kosmetyku.
Raporty bezpieczeństwa wykonywane są przez safety asesorów, czyli takie osoby, które posiadają odpowiednie uprawnienia do tego, żeby ocenić bezpieczeństwo toksykologiczne produktu. I w takim raporcie bezpieczeństwa kosmetyku safety asesor między innymi ocenia bezpieczeństwo kosmetyku na podstawie analizy toksykologicznej składników produktu, na podstawie właściwości różnego rodzaju fizykochemicznych, na podstawie czystości mikrobiologicznej tego produktu. W raporcie bezpieczeństwa analizuje się także bezpieczeństwo czy wpływ na bezpieczeństwo produktu materiałów opakowaniowych produktu kosmetycznego. I w trakcie wykonywania oceny bezpieczeństwa produktu wykonuje się też taką ilościową ocenę narażenia systemowego na kosmetyk, czyli na cały produkt oraz na poszczególne składniki tego produktu. I to wszystko zakończone jest wyliczeniem, wyznaczeniem marginesów bezpieczeństwa dla każdego składnika produktu. Jeżeli tutaj wyliczając margines bezpieczeństwa uzyskamy odpowiednią wartość tego marginesu bezpieczeństwa dla każdego składnika kosmetyku, to wówczas możemy uznać taki produkt za produkt bezpieczny. Raport bezpieczeństwa kosmetyku kończy się taką ostateczną oceną, którą wydaje safety assessor właśnie na podstawie tych wyliczeń, na podstawie analizy toksykologicznej składników, na podstawie analizy możliwych interakcji, które mogą zachodzić między składnikami produktu i ocenia, czy produkt jest bezpieczny dla konsumenta, czy też nie. I każdy produkt, który wdrażamy na rynek, taką ocenę bezpieczeństwa musi też przejść. Podsumowując, każdy producent kosmetyków przed wdrożeniem produktu na rynek, przed umieszczeniem produktu w sklepie, przed udostępnieniem produktu do sprzedaży, zobowiązany jest wykonać szereg badań i szereg testów. Z punktu widzenia konsumenta oczywiście najważniejsze są badania, które potwierdzają skuteczność działania i bezpieczeństwo produktu. Tutaj każdy producent ma do wyboru szereg metod, które pozwolą mu na udowodnienie deklarowanego działania produktu, które potem może umieścić na etykiecie kosmetyku. Dziękuję bardzo za uwagę i przejdźmy teraz do pytań zadanych przez internautów. Czy gliceryna zawarta w kosmetykach może zapychać? Jeśli chodzi o komedogenność składników kosmetyków, to jest to sprawa, jest to cecha bardzo indywidualna. Generalnie najbardziej komedogenne składniki to składniki o charakterze tłuszczowym. Gliceryna takim składnikiem nie jest i na podstawie przeprowadzanych badań komedogenności gliceryna wskazywana jest jako składnik niekomedogenny. Aczkolwiek, tak jak wspomniałem, jest to sprawa bardzo indywidualna i tak naprawdę każda skóra może zareagować inaczej na dany składnik kosmetyku. Dla jednej osoby składnik ten może być składnikiem komedogennym, natomiast inna osoba takiego działania nie zauważy. Czy ekstrakty roślinne zawarte w kremach naprawdę działają? Jeśli chodzi o działanie składników kosmetyków, to tutaj przede wszystkim nie sam fakt obecności tego składnika jest ważny, ale przede wszystkim stężenie. Jeżeli ekstrakt roślinny zostanie zastosowany w odpowiednim stężeniu, w takim stężeniu jego efektywnego działania w produkcie, to oczywiście ma on szansę zadziałać. Jednak jeżeli jest on zastosowany w stężeniu niskim i ma pełnić on głównie rolę taką marketingową, czyli ma być on dodany do kosmetyku po to, żeby można było następnie napisać gdzieś tam na etykiecie tego produktu, że zawiera on określony ekstrakt, a stężenie będzie bardzo niskie, to oczywiście nie możemy spodziewać się, że wówczas ten ekstrakt zadziała w określony sposób na naszą skórę. Co oznacza symbol słoiczka z napisem 6M na opakowaniu? Symbol słoiczka z określonym napisem wewnątrz tego symbolu, na przykład 6M, 3M czy 12M, jest to tak zwany symbol PAO i określa nam on, w jakim czasie powinniśmy zużyć dany kosmetyk po jego otwarciu. Tutaj jest to taka sprawa zawsze sporna i często zdarza się, że ktoś pyta właśnie o symbol PAO, bo tutaj należy podkreślić, że ostatecznym terminem użycia tego produktu jest oczywiście data ważności. Jeżeli na opakowaniu kosmetyku my widzimy symbol 6M, czyli symbol mówiący nam o tym, że produkt po otwarciu powinniśmy zużyć w przeciągu 6 miesięcy, a
otwieramy go w momencie, kiedy zostaje tylko na przykład 3 miesiące do końca daty ważności tego produktu, to oczywiście ostatecznym terminem jest ta data ważności. Nie jest tak, że pomimo tego, że otworzyliśmy ten produkt na 3 miesiące przed zakończeniem daty ważności, to mimo to możemy używać go przez 6 miesięcy. Produkt musimy zużyć do daty wskazanej na opakowaniu jako data ważności, natomiast ten symbol słoika mówi nam o tym, w jakim czasie w tej okresie przydatności produktu musimy zużyć, czy powinniśmy zużyć ten produkt. Nie jest to oczywiście aż tak bardzo sztywny termin, że musimy sobie zapisywać daty, w których otwieramy dany kosmetyk, ale powinniśmy starać się zużywać te produkty w takim czasie, jaki podany jest właśnie w symbolu PAO na opakowaniu, na etykiecie produktu. Czym różnią się kosmetyki sprzedawane w aptekach od tych sprzedawanych w drogerii? Zarówno kosmetyki, które są sprzedawane w drogerii, jak i w aptece są to produkty kosmetyczne. One podlegają tym samym regułom prawnym. Generalnie przyjęło się uważać, że produkt dostępny w aptece jest to taki produkt dermokosmetyczny, produkt o lepszym działaniu, produkt bardziej efektywny niż produkt dostępny w drogerii. Różnica głównie będzie taka, że w produktach drogeryjnych znajdziemy produkty drogeryjne, to będą takie produkty, które będą bardziej przeznaczone do takiego masowego odbiorcy. To będą produkty właśnie takie ogólne o działaniu na przykład nawilżającym, przeciwzmarszczkowym, takie bardzo ogólne działanie tego produktu. Natomiast w aptekach znajdziemy produkty już o takim specjalistycznym działaniu. To będą produkty dla osób, które zmagają się z problemem trądziku, atopii, do skóry na przykład naczynkowej. I takie głównie produkty znajdziemy w aptece. Ja osobiście uważam, że nie możemy powiedzieć, że produkty apteczne są produktami lepszymi, produktami bardziej skutecznymi, bo zarówno skuteczny może być produkt drogeryjny, jak i produkt apteczny. Wszystko zależy od tego, w jakim stężeniu składniki aktywne użyje producent w recepturze swojego produktu. Natomiast główna ta różnica to będzie właśnie ten odbiorca, do którego adresowane są te produkty, a tak jak mówiłem, na pewno nie możemy powiedzieć, że któreś produkty są lepsze, a któreś produkty są gorsze, bo równie dobrym produktem może być produkt apteczny, jak i produkt drogeryjny. Jak trudno jest wydać krem do twarzy z własną recepturą na rynek? Generalnie wyprodukowanie kosmetyku nie jest dużym problemem, bo jeżeli mamy odpowiednią wiedzę, mamy odpowiedni sprzęt, to możemy ten produkt wyprodukować, możemy zrobić recepturę, zrobić badania i wyprodukować taki produkt. Jeżeli na przykład nie mamy też takiej wiedzy, to też możemy stać się tak naprawdę producentem kosmetyku, ponieważ wszystkie te czynności od zrobienia receptury przez zrobienie wszelkiego rodzaju badań, rejestracji produktu i nawet wyprodukowanie czy konfekcjonowanie tego produktu na dzień dzisiejszy możemy zlecić do różnego rodzaju firm. Także wypuszczenie, wyprodukowanie produktu to nie jest problem. Największym problemem jest sprzedaż tego produktu, bo decydując się na produkcję, decydując się czy to we własnej firmie, czy przy zleceniu do firm zewnętrznych takiej usługi wyprodukowania kosmetyku, tak naprawdę musimy mieć plan na jego sprzedaż, żeby nie okazało się tak, że wyprodukujemy dużą partię produktu i tak naprawdę nie będziemy mieli gdzie go sprzedać, ponieważ nie mamy odpowiedniego planu na to, jak sprzedać ten kosmetyk. Także nie jest to zadanie trudne. Jeżeli mamy trochę wiedzy, to robimy to sami. Jeżeli tej wiedzy nie mamy, możemy to zlecić. Najtrudniejszym etapem jest tutaj sprzedaż tego produktu. Jak to się dzieje, że często te same substancje myjące na początku składu INSI występują na przykład w żelu do mycia rąk i jak i w płynie do mycia naczyń? Faktycznie jest tak, że zarówno w produktach chemii gospodarczej, czyli na przykład w płynie do mycia naczyń, jak i w kosmetyku często znajdziemy te same składniki, te same surowce. Jeśli chodzi o ten przykład, tak, czyli o przykład płynu do mycia naczyń i żelu do mycia rąk, tutaj podejrzewam, że pytanie dotyczy głównie slesu, czyli takiej podstawowej substancji myjącej. To nie jest tak, że sles jest stosowany w chemii gospodarczej, w płynie do mycia naczyń, bo jest jakimś bardzo silnie działającym, odtłuszczającym, silnie myjącym składnikiem. Ta popularność slesu, popularność tego składnika zarówno w kosmetykach, jak i w produktach chemii gospodarczej jest to wynik właściwości tego produktu i przede wszystkim ceny też tego surowca. Sles jest surowcem stosunkowo tanim. Możemy
używając SLES-u możemy wyprodukować dosyć tani produkt. Natomiast SLES ma szereg takich cech, które będą warunkowały właśnie tą jego popularność. SLES jest takim składnikiem, który ma takie umiarkowane działanie drażniące. To nie jest składnik silnie drażniący, jak podaje wiele jakichś tam różnego rodzaju źródeł takich internetowych. Jest to składnik średnio, który może działać średnio drażniąco na skórę. On ma takie umiarkowane, dobre działanie myjące. Przede wszystkim dobrze się pieni i umożliwia też w łatwy i tani sposób uzyskanie odpowiedniej konsystencji produktu. Także nie jest tak, że ten SLES, który znajdziemy zarówno w produktach chemii gospodarczej, jak i w kosmetykach, to jest jakiś bardzo silnie działający środek myjący. Ta jego popularność wynika właśnie z takiego wielokierunkowego działania, z właściwości, które możemy wykorzystać zarówno w produktach właśnie chemii gospodarczej, jak i w kosmetykach. Proszę o informację, jakich substancji aktywnych poszukiwać w kremach, aby był skuteczny w kuracji przeciwzmarszczkowej. Składników przeciwzmarszczkowych w kosmetykach mamy aktualnie bardzo wiele. Tutaj ja zwracam przede wszystkim uwagę na to, że nie sama obecność danego składnika będzie warunkowała działanie przeciwzmarszczkowe, a przede wszystkim fakt, że składnik ten musi być zastosowany w odpowiednim stężeniu, w takim stężeniu efektywnego jego działania. Jeśli chodzi o takie najpopularniejsze i najskuteczniejsze składniki przeciwzmarszczkowe, to ja tutaj zwróciłbym chyba uwagę na witaminę C. Tylko tutaj bardzo ważne jest to, żeby korzystać z takich kosmetyków, które będą zawierały aktywną i taką stabilną formę witaminy C. Coraz bardziej popularne są peptydy i to jest taka przyszłość, jeśli chodzi o produkty kosmetyczne. Peptydy, czyli białka, to są takie substancje, które zbudowane są z aminokwasów i aktualnie produkowane peptydy, w zależności od tego, jak ułożymy, jakich aminokwasów użyjemy do syntezowania takiego peptydu, możemy uzyskać finalną substancję, finalny peptyd o różnego rodzaju działaniu. I właśnie złączając ze sobą odpowiednio aminokwasy, te cegiełki aminokwasów w budowie takiego peptydu, jesteśmy w stanie wyprodukować takie białko, taki peptyd, który będzie ukierunkowany właśnie na działanie przeciwzmarszczkowe. Takich substancji jest coraz więcej. Są to niestety dosyć drogie substancje, więc one też będą się przekładały na cenę końcową produktu. To będą głównie takie droższe kosmetyki. Ale peptydy są to takie składniki, które mają na pewno udowodnione działanie aktywne, udowodnione działanie przeciwzmarszczkowe. I jeśli chodzi właśnie o te składniki, które mają działanie odmładzające, działanie przeciwzmarszczkowe, to przede wszystkim właśnie witamina C, peptydy, bakuchiol. To są chyba takie trzy teraz podstawowe i trzy najpopularniejsze składniki, jeśli chodzi o produkty kosmetyczne. Dziękuję bardzo za uwagę i udział w wykładzie organizowanym w ramach cyklu Przybij Piątkę Nauce przez Wyższą Szkołę Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Mam nadzieję, że ten krótki wykład przynajmniej trochę przybliżył Państwu tematykę związaną z badaniem skuteczności kosmetyków, jak też bezpieczeństwa ich stosowania.